Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany, Archolos. Moi drodzy, idziemy dzisiaj zająć się zadaniem pod zastaw. Jest to zadanie dla lichwiarki Luny, z tego co pamiętam. Ona się tak nazywa. I musimy się udać do paru osób, którym winna jest pieniądze. Te osoby znajdziemy na placu targowym, więc myślę, że przebiegniemy się najlepiej. W ogóle tutaj jakaś pani siedzi. Ma całkiem ładną sukienkę, trzeba przyznać, w ładnym kolorze. Powiedziałabym, że w tym sezonie modnym. Dobra, wiecie co, przejdziemy sobie tędy, ale jeszcze chciałabym na szybko sprawdzić informacje ogólne. Tutaj mamy... tak, ale ja bym chciała... Nauka miasto. Rekon może pokazać, jak lepiej radzić sobie z zamkniętymi zamkami. Tylko gdzie ja Rekona znajdę? Już kompletnie zapomniałam, gdzie on jest. Z góry przepraszam oczywiście za moją świnkę morską, która znowu postanowiła gryźć kratę. Muszę się do tego przyzwyczaić i wy również niestety. Mam nadzieję, że Rekona gdzieś znajdziemy. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie on teraz przebywa. Tak samo Vego, więc no, na razie nic na to nie poradzę. Ale idziemy na plac targowy. Musimy udać się do Fridy. Musimy udać się do Dimy i musimy udać się do Kuno. Nie wiem, jak będzie z Kuno. Wątpię, że da nam pieniądze z prostej przyczyny. Mamy z nim troszeczkę na pieńku. No ale zobaczymy, może się uda. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. No cóż, sprawdzimy to na pewno już za chwilę. Do Dimy pójdziemy na samym końcu, bo też chciałabym się nauczyć kowalstwa. Bo dostaliśmy ostatnio schemat na broń. Fajnie by było to załatwić. Widzę, że ten gość już chciał mnie zagadać o pieniądze. O, w ogóle tutaj ten wózek zniknął z tymi towarami. Już pewnie dawno temu, ja zauważyłam dopiero teraz. Witam, obywatelu. Mam nadzieję, że nie wepchałam ci się w kolejkę. Luna chciałaby odzyskać swoje pieniądze. W takim razie już po mojej kuszy. Jak to możliwe, że mistrzyni czeladnicza nie ma grosza przy duszy? Interes idzie nieźle. Szkoda tylko, że wszystkie moje dochody idą na ochronę mojej działalności. Mhm. O czym ty mówisz? Paru ludzi Volkera regularnie mnie odwiedza. Nie są agresywni, ale obawiam się, że odmowa mogłaby się dla mnie źle skończyć. Boisz się paru oprychów? Boję się Volkera. To wpływowy człowiek. Nie chcę mieć z nim na pieńku. Myślisz, że wie o całym procederze? Wie, albo przemyka na to oko. W każdym razie, jak tak dalej pójdzie, to mogę się pakować. Jak wyglądają te oprychy? Ludzie Volkera noszą charakterystyczne pancerze, ale to pewnie sam już zdążyłeś zauważyć. Mhm. Natomiast grupie, która regularnie mnie odwiedza, przewodzi facet ze szramą na policzku. Podobno zwykle zbierają się przy domu Volkera. Ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Powiedz, zapomnij, nie dasz im rady. Pan Volker inwestuje w szkolenie swoich ludzi. Powiedz Lunie, że najmocniej ją przepraszam i nie mieszaj się w to. Będzie z tego więcej kłopotów niż pożytku. Mhm, no dobrze. My też w sumie sami nie chcemy mieć z Volkerem raczej na pieńku. Szczególnie, że staramy się w sumie o jakiś tam, wiecie... protip jakiś taki z tego, żeby był. Kuno. Ej, ty. Luna przesyła pozdrowienia. I co z tego? To z tego, że wisisz jej złoto. W innym wypadku sprzeda twoją szachownicę. Wiedziałem, że z tą parszywą lichwiarką nie można wchodzić w żadne interesy. Nie mam złota przy sobie. Powiedz jej, żeby poczekała jeszcze kilka dni. Luna jest jutro umówiona na sprzedaż szachownicy. Nie pozwolę, by byle kmiot wszedł w jej posiadanie. Musisz się dowiedzieć, kim jest ten człowiek. Nie wspominam naszej współpracy dobrze. Dziwisz się? Próbowałeś mnie oszukać.
Nie mam na to czasu. W takim razie pożycz mi złoto. Oddam z nawiązką. Ile? 100 sztuk złota. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Na rozkaz wielmożnego gubernatora. Nie o to prosił mnie mój zleceniodawca. Wejdź mi z oczu. Niech tylko dowiem się, kto poluje na moją szachownicę. Na dobre mnie popamięta. Chwila. Aha. To jeszcze cię okradnę. Pasuje? Ciekawe, ile masz w tym skórzanym mieszku, skoro podobno nie masz hajsu. Wiecie, nie będę mu pomagać. Po pierwsze, był dla nas chujem. Znowu mógłby nas wychujać. A poza tym, no, tak naprawdę właśnie nie o to chodziło naszej lichwiarce. Mieliśmy tylko poinformować ludzi, a nie wtrącać się i sprawiać, że będą płacić. Mieliśmy im tylko przypomnieć o tym, że termin spłaty się kończy. Koniec. Widzę, że panowie rozmawiają. Czy ja mogę do Adelarda na przykład zagadać? Ej, ty. O, właśnie. Podobno masz jakieś zlecenie. Owszem, i będzie ono w sam raz dla takiego świeżaczka. Gildii przydałby się przyczółek przy drodze na farmie Bermara. Wiesz, tropiciele mieliby bazę wypadową do polowań, najemnicy miejsce do odpoczynku po zleceniach w tamtej okolicy. Jest jedno miejsce, które idealnie by się do tego nadawało. Obóz myśliwego Darte. Niestety, facet od dłuższego czasu odmawia moim ofertom współpracy z Araxos. Idź do niego i go przekonaj, że warto do nas dołączyć, a udostępnienie nam tego miejsca będzie świetnym posunięciem z jego strony. Musi dołączać? Nie może tylko udostępnić obozu? Nie musi, ale jeśli dołączy, to będę mógł tam wysłać mniej ludzi. Mniej ludzi tam, to więcej ludzi w mieście, a tutaj kręcimy największe zyski. Proponować mu zapłatę za udostępnienie obozu? Tak, ale nie rzucaj konkretnymi kwotami. Zostaw to odpowiednim ludziom. Powiedz mu tylko, że transakcja będzie dla niego opłacalna. Okej, w porządku. Nie próbowaliście się go jakoś pozbyć? Ostrożnie, chłopcze. To grząski grunt. Okej. Jeśli z jakiegoś powodu przestałby mieszkać w swoim obozie, to moglibyśmy go przejąć za darmo. Ale tak jak powiedziałem, to grząski grunt. Więc uważaj. Tyle informacji powinno ci wystarczyć. Teraz do roboty. Okej, przyczółek potrzebny od zaraz. Dobrze, jeszcze zagadamy do Garrosa. Ale chciałabym też znaleźć osobę, która uczy mnie kowalstwa i z tego co pamiętam, to tutaj jest ten gościu chyba. Ty uczysz kowalstwa? Jak najbardziej. 550 sztuk złota. Cóż, uczymy się. Naucz mnie lepszych technik kowalskich. Skoro już znasz podstawy, to możesz skupić się na doskonaleniu techniki. Oczywiście, żeby nabrać wprawy, trzeba po prostu kuć. Stawiaj przed sobą nowe wyzwania. Próbuj sił z lepszymi schematami i na bogów. Pamiętaj, że broń służy do walki, nie ozdoby. Praktyczność ponad wygląd. W ogóle z tego co widzę, to sobie nie nastawiłam minutnika i nie wiem, o której zaczęłam odcinek. Także moi drodzy, dzisiaj będziemy robić na czuja. Mam nadzieję, że nie wyjdzie mi nagle jakieś 2 godziny materiału. Ani znowu, że nie wyjdzie odcinek 20-minutowy. Dobrze. Nauczyliśmy się. Sprawdźmy sobie te schematy. Mam parę na doświadczony poziom. Chyba 2. Na rozbijce i na scyzor. No nie, scyzor jest na zielony poziom. Rozumiem. Dobrze, ale nas interesuje rozbijca. Rozumiem. Potrzebujemy 6 łupek żelaznych, 3 węgle, drewno do wyrobu broni, skórę cieniostwora i skórę wilka razy 6. Trochę musimy uzbierać rzeczy, żeby móc tą broń zrobić i założyć. A właśnie, ile ona wymaga siły, bo nie spojrzałam z tego wszystkiego? Ach, nie zobaczymy teraz tutaj ile. Dobra, mało ważne. Z Karamonem na razie nie idziemy. Do Garrosa miałam zajrzeć i do Dimy. To spróbujmy.
Najpierw kradzież. Przyszedłem po zlecenie. Rok smoczego zęba, czemu ukradłam? Świeżaczek chce pokazać, że do czegoś się nadaje. Dobrze, mam coś dla ciebie. Kiedy moi tropiciele wykonują zadania w terenie, zdarza im się zbierać mnóstwo przeróżnych roślin. Większość po prostu sprzedajemy alchemikom, bo co innego z nimi zrobimy? Potrzebujemy jednak stałych dostaw mikstur, czy to leczniczych, czy jakoś zwiększających umiejętności chłopaków. Właśnie dlatego chcemy nawiązać współpracę z Ramchą. Nikt w mieście nie robi lepszych wywarów od niej. Rozmawialiśmy z nią w tej sprawie i stwierdziła, że zgodzi się podpisać kontrakt, ale musimy jej pomóc w jakiejś eskapadzie. Co to za eskapada? Nie wiem. Musisz ją zapytać. Biorąc pod uwagę jej fach i to, jak się wyrażała, będziesz musiał wyjść gdzieś poza miasto. Okej. Ta pomoc to jedyny warunek? Jedyny, o jakim do tej pory mówiła. Mam nadzieję, że nie wymyśli czegoś nowego, bo nikogo przecież nie będziemy błagać o współpracę. Na wszelki wypadek wykonuj jej polecenia tak, żeby nie miała wątpliwości co do jakości naszych usług. A jak coś się jej stanie? Lepiej, żeby tak nie było. A jeśli już, to nie z twojej winy. Araxos musi mieć czyste ręce. To już wszystko. Lepiej nie każmy jej czekać na samym początku współpracy. Idź i pokaż, do czego zdolna jest gildia. Okej, to już za chwilę. Jeszcze bym sobie tutaj sprawdziła, czy mogę okraść kogoś. Sander. Ej. Na przykład ciebie. Nie, ale możemy trenować. Grifa możemy oczywiście okraść. Skóra warga, duży kołczan strzał. Nie wiem, czy Lorenzo okradała. Wydaje mi się, że chyba był jedną z pierwszych osób. On w ogóle, słuchajcie, stwora za jakby tym budynkiem. To ciekawe. Dobra, przejdźmy się tutaj. Jest Ronia. Nic z nią nie mogę na razie zrobić. Ani pogadać, ani nic. Dobrze, sprawdźmy jeszcze na górze. Zaraz jeszcze zajrzymy do Dimy tam na dole i przypomnimy jej o terminie spłaty. Rudy. Mam dużo spraw na głowie. Z tobą nie mogę w ogóle porozmawiać. To jeszcze do Lorenzo się przejdziemy. Chociaż wydaje mi się, że już go okradałam. Ej, ty. Ale nie wiem. Jednak nie. Długo trwała mikstura szybkości. Ciekawe. Złoty pierścień. No, opłacało się dać w to. Okradanie. Ten cieniostwór jest za tą ścianą, za tym budynkiem. Co my już tam mamy? Wyjście z miasta, tak jakby? Oj, tak, jak najbardziej. Dobrze. To co? Skoczmy do Dimy. I zajmijmy się tymi wszystkimi zadaniami. A z Dokanem mogę coś zagadać, okraść go, cokolwiek. Nie, z nim też możemy trenować. Tu jest jeszcze najemnik Dima. Graniczyła z cudem. Luna chciałaby odzyskać swoje złoto. Na śmierć o tym zapomniałam. Zaraz pójdę do niej i załatwię sprawę. Dobrze, że cię wynajęła, bo straciłabym swoje towary. Luna to naprawdę poczciwa kobieta. Okej, okay, czyli widzę... Nie przypilnowałbyś chwilę mojego stoiska? Wyglądasz na uczciwego. Zresztą, skoro Luna ci zaufała, czemu ja bym nie miała? Nie znam się na handlu. Masz go pilnować, nie handlować. Nie będzie mnie dosłownie chwilę. Zaraz wracam. Okej, okay, no to poczekamy sobie w takim razie. Klucz Dimy. To jest niezła okazja, żeby obrabować ten kufer. Ale kurna, ten gościu to widzi. Ciekawe, co ona może tam trzymać w środku, nie? Myślicie, będą bili mnie? Okej, on nawet tego nie zauważył. Zestaw młotków i posążek i nosa. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, okaże się za chwilę. Ty się na przykład plujesz, czy nie? Nie. Okej, mamy nic nie sprzedawać, pamiętajmy o tym.
Widzę, że nasz pijaczyna idzie chyba do nas. Albo ktoś, kto próbuje coś kupić. A co tu się dzieje? Gdzie Dima? Poszła coś załatwić. Niedługo wróci. A ty dzielnie pilnujesz, żeby nikt nic nie zwędził. Nieważne. Dima miała mi oddać moje 50 sztuk złota. Nic nie wspominała na ten temat. Może nie wspominała, ale długi trzeba spłacać. Dawaj to złoto, bo nie mam całego dnia. Nic ode mnie nie dostaniesz. Załatwiaj to z Dimą. Co? Nazywasz mnie kłamcą? Mam cię nauczyć dobrych manier? Zaatakujesz mnie tutaj? Na oczach całej gildii? Jeśli liczysz, że ktoś kiwnie nawet palcem, jak będę łamał ci kości, to jesteś w błędzie. Kto wie, może przyłączą się do zabawy. Zaryzykuję. Ostrzegam cię po raz ostatni. Śmiało, miejmy to już za sobą. Spokojnie, kolego. Na żartach się nie znasz. Nikt nie zna się już na dobrych żartach, no. Muszę lecieć. Pozdrów Dimę. Widzę, że pijaczyni się zachciało. Dokąd tu jest w ogóle? Obok. No ja okradłam sobie Dimę. Aha. Dimy nie ma? Nie ma, jak widać. W czym mogę pomóc? Umawiałam się z nią na dziś. Miała mi oddać mały zestaw młotków. I jeszcze ten. Figurkę Inosa. Daj mi te rzeczy, bo muszę wracać do córki. Nic mi o tym nie wiadomo. Sprawdzę, czy w ogóle są tutaj te rzeczy. Nie szukaj. Ja wiem, gdzie trzyma takie rzeczy. W tym kufrze. Wezmę jej i już mnie nie ma. Spokojnie, sam to zrobię. No, zrobiliśmy to przed chwilą. Ale ja tego raczej nie oddam, poczekam na Dimę. Rzeczywiście, są tutaj te przedmioty. No, człowieku, dawaj je. Córka sama w domu, nie mam czasu. Nie ma mowy. Jak to nie ma mowy? Dima mi obiecała je dać. Być może. Możesz na nią poczekać i wyjaśnić sprawę. Ja mam córkę! Samą w domu! Dawaj i nie marnuj mojego czasu! Gratuluję, ale przedmiotów nie wydam bez wyraźnego polecenia Dimę. O nie! Nie pozwolę się tak traktować! Już tu nie pracujesz! Gwarantuję ci to! Dima się o wszystkim dowie! Okej. Laska, ja w ogóle tutaj nie pracuję. Ta Dima to może już wracać, bo widzę, że dziwne rzeczy się tutaj dzieją. No mamy te rzeczy. No mogę powiedzieć, że ma przyjść jakaś klientka po coś takiego, nie? Widzę, że Dima wraca. Chwila. Jestem już. Działo się coś wartego uwagi? Jakaś kobieta przyszła odebrać młotki i figurkę. Rzeczywiście miała dziś przyjść? To moja stara znajoma. Znalazłeś przedmioty dla niej? Nie byłem w stanie stwierdzić, czy mówi prawdę. Rozsądne podejście. Szkoda tylko, że przyjdzie się jutro tu awanturować. Nic. Nie mogę cię winić za ostrożność. Coś jeszcze? Był tu pewien najemnik. Twierdził, że wisisz mu 50 sztuk złota. A tak, znam gościa. Zawsze jak popije, to próbuje tej samej sztuczki. Przepędziłeś go? Chwilę pogroził i poszedł sobie. Mądrze zrobiłeś. Nie ośmieliłby się zaatakować cię tutaj. Coś jeszcze? To już wszystko. Kiepski z ciebie materiał na kupca. Choć jak na pierwszy raz, to nieźle sobie poradziłeś. Masz tu parę drobniaków. Zasłużyłeś. Rozliczyłam się z Luną. Powodzenia w ściąganiu długów. Okej, okay, dzięki. No wiecie, nie chciałam wydawać tej lasce jakichś posążków i młotków. Bo cholera wie, czy no jakby, czy to faktycznie dla niej, no nie? Dobra, załatwiliśmy wszystkie sprawy, więc myślę, że możemy na spokojnie wracać do Luny. Tutaj kto stoi? Duster.
Właśnie, jak się masz? Jak się... Ciągle myślę, jak przekonać wyżej postawionych ode mnie ludzi do chętniejszego korzystania z prochu w walce. To by nam przecież dało przewagę nad orkami. Mhm, jasne. No dobrze. Zresztą Duster jest powiązany trochę z innym zadaniem, jak pamiętacie. Okej, okay, moi drodzy, już jestem. To co, wracamy w takim razie do Luny. A później? Później cholera wie, czym się zajmiemy dzisiaj. Nie miałam jakichś większych planów, ale zadań mamy całkiem dużo. Wracając do długów. Kuno odmówił spłaty długu. Mogłam się spodziewać, że Kuno odmówi spłaty. Nie przejmuj się. Na jego szachownicy sporo zarobię. Mhm. Odwiedziła cię Dima? Tak, była tu jakiś czas temu. Wszystko z nią już przedyskutowałam. Okej, widzę, że musimy iść faktycznie po tych ludzi Volkera i to załatwić. Myślałam, że się obejdzie bez tego. No bo... Kurde, mieliśmy się nie wtrącać, co nie? A wychodzi na to, że jednak musimy Frydzie pomóc. Bez sensu to jest. Kurde, liczyłam, że nie trzeba będzie tego robić. Dobra, może przejdziemy sobie tędy. Chociaż nie za bardzo raczej. Dobra. Nie wiem, czy uda nam się coś więcej zrobić oprócz tego zadania tutaj, w tym odcinku. W sumie nie wiem, szczerze mówiąc. Tak jak mówię, nawet nie wiem, o której zaczęłam nagrywanie, no nie? Dobra, ja już do Fridy nie mogę już z nią pogadać, prawda? Niestety nie, nie mogę. No to co, idziemy szukać tych ludzi. Kurczę, no, nie sądziłam, że będziemy musieli to rozwiązywać. Cholera. Kompletnie się tego nie spodziewałam. Ja dobrze idę? Tak, dobrze idziemy. Kurde, no. Bez sensu. Ale dobra, no, quest to quest. Cześć, Norman. Mieli się kręcić koło domu. No i faktycznie jest tam jakieś zbiorowisko, no ale... Cóż, Frida ma rację, no raczej sobie z nimi nie poradzimy. W ogóle tych ludzi Volkera to jest tutaj pełno bardzo, właśnie w tej dzielnicy. No i co, tutaj jest jakiś dwóch pijaczynów, jest obywatel, ale tutaj jest jakiś ochroniarz. Nie widzisz, że coś... Chłopie, ty tylko pijesz gin. Tutaj są jeszcze. Ze szramą na twarzy, tak? Jest rzecz, o której Volker musi wiedzieć. Spokojnie. Cokolwiek to jest, możesz przekazać to mnie. Nie ma potrzeby, by zajmować pana Volkera drobnymi sprawami. Dlaczego pozwalacie, by wasi ludzie uprzykrzali życie uczciwym obywatelom? Czekaj, co? O czym ty mówisz? Jeden z waszych ludzi regularnie grozi i okrada Fridę. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że nic o tym nie wiecie. Co takiego? Który to? Ten z okropną blizną na twarzy. Poczekasz chwilę? Mamy w naszych szeregach kogoś, komu wydaje się, że może szkodzić interesom naszego szefa. Czy zechcesz wytłumaczyć mu, że sprawy tutaj mają się odrobinę inaczej? Znakomicie. A teraz wracając do ciebie. Po pierwsze, bardzo mi przykro, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Cieszę się, że mnie o tym poinformowałeś. Po drugie, weź proszę ten list z przeprosinami do szanownej Fridy. Po trzecie, mam nadzieję, że ten mieszek wynagrodzi jej straty. I nawet nie myśl, żeby zachować go dla siebie. Jeszcze dziś wybiorę się do niej osobiście, przeprosić ją za cały ten bałagan. Okej. Szybko załatwiasz interesy. Ktoś musi dbać o renomę pana Volkera. No, widzę, że Bradlock jest naprawdę dobrą osobą. Zajebistą bym powiedziała. No, nie spodziewałam się tego, że chłop w ogóle o tym nie wiedział, no, ale w sumie z drugiej strony dosyć było to do przewidzenia jednak. Po prostu się znalazł jakiś taki łapówkarz i się narobiło, no nie? Dobra, to co, powiemy Fridzie, że już na spokojnie może sobie
się niczym nie martwić i pójdziemy z powrotem do Luny, oddać jej questa. I tak się zastanawiam, czy coś jeszcze damy radę tutaj zrobić, jeszcze dzisiaj. Takiego jakiegoś, co nie zajmie dużo czasu. Zaraz się okaże. Sprawdzimy sobie zaraz dziennik, tylko najpierw jeszcze Frida. Witam cię serdecznie. Nie musisz się już martwić ludźmi Volkera. Udało ci się to załatwić? Rozmawiałem z Bradlockiem. Mówiąc krótko, nie był zadowolony z zachowania swojego człowieka. Kazał ci przekazać ten list i obiecał, że osobiście zajmie się oprychem. Dziękuję, że się zająłeś tą sprawą. Już się bałam, że ten łajdak nie da mi spokoju. Bradlock kazał mi jeszcze przekazać ten woreczek. To za ostatnie niedogodności. To bardzo miłe z jego strony. Mało jest dziś uczciwych ludzi. Nie mogę opuścić teraz sklepu, ale przekaż Lunie, że gdy tylko obowiązki mi na to pozwolą, uregulujemy sprawy między sobą. Okej, no to świetnie. No to wracamy na szybko do Luny i zaraz sprawdzimy sobie też dziennik. No, trzeba przyznać, że całkiem nieźle to wszystko załatwiliśmy. Zrobiła się już niestety noc i zaczął też padać deszcz. No, ale tak czasami bywa. Że temperatura i w ogóle krajobraz nie jest najlepszy. No to co, tuptamy szybko i tak się zastanawiam. Szybko! Brać go! Okej, okay, a wy to kto? Przepraszam. A to chyba coś czuję, że typki od naszej koleżanki, której... Może panie strażniku byś pomógł? To chyba typki od Ramony coś czuję. O matko. No, panie strażniku miejski. No. Zapamiętaj to sobie. Stary, ja to wiem. Nawet złota nie. Powiem ci, że nie ma, bo już go okradłam. No, możemy? Możemy. Wszystko po staremu, jak najbardziej. Coś czuję, że Ramona ich wynajęła dla nas. Żeby nam dać nauczkę. No ale... Jesteśmy od nich 1000 razy lepsi. Mam nadzieję, że Luna jeszcze nie śpi. Nie chce jej wbijać tak na chatę totalnie. Nie, jeszcze na szczęście jest na miejscu. Wracając... Frida przyjdzie, gdy tylko znajdzie wolną chwilę. Rozumiem. To honorowa kobieta. Wiem, że dotrzyma danego słowa. Znakomicie się spisałeś, Marvin. Proszę. Oto obiecana zapłata. Dziękuję. Czy to znaczy, że mogę teraz pożyczyć u ciebie trochę złota? Nie ma mowy. Okej. Okay. Dlaczego? Jesteś młody i dopiero wkraczasz w dorosłe życie. Nie pozwolę na to, byś rozpoczynał je z długami na karku. Lepiej poszukaj pracy. Wierz mi, tylko tak do czegoś dojdziesz w życiu. Ale... Nie ma żadnego ale. Mój biznes, moje zasady. A teraz wybacz, ale mam sporo rzeczy na głowie. Okej. Okay. Jak idzie interes? Jak idzie interes? Nie narzekam. Wojna ma jedną zaletę. Każdy potrzebuje złota. Na moje szczęście mam go pod dostatkiem. Dobrze. To co? Badamy w takim razie dziennik. Współpraca z Ramchą. Wiecie co? Moglibyśmy do niej iść też zagadać. Dzielnica pięści na razie zostawiamy. Nieuczciwa konkurencja. To jest zadanie główne z tego, co ja kojarzę. A tutaj mamy dwa zadania, które nas przybliżą do awansu. No dobrze. Ramcha mnie mniej interesuje, chociaż wiadomo, wykonamy dla expa tego questa. Jak już tutaj jestem, to może warto by było udać się do Ramchy i do jej siostry. Podejrzany typ. Okej. One gdzieś tutaj miały ten swój lokal. Chyba właśnie tutaj na rogu, z tego co pamiętam. Kiepska pogoda! Ej, ty! Szukasz kłopotów?
Nie? Nie. No to tym razem tak się składa, że to kłopoty szukają ciebie. Okej. No to fajnie. Oni zrobią sobie krzywdę. Oj stary, nikt sobie nie będzie robił krzywdy. Chyba, że ja komuś. Dobra, to chyba tutaj, dokładnie. Pracownia zielarska, tu jest Fadga. A na górze jest chyba Ramha, no nie? Dobrze pamiętam. Tak. Trudna kradzież. Przyszedłem w imieniu Araxos. Tak? Świetnie. Bałam się, że będę musiała czekać, aż osiwieje. Gotowy do drogi? Najpierw wolałbym się dowiedzieć, o co konkretnie chodzi. Wtedy będę gotowy. Ostatnio przeczytałam o pewnej rzadkiej roślinie, która ma ciekawe właściwości chroniące przed działaniem magii. Chcę ją znaleźć. Wiesz, gdzie może się znajdować? Mam podejrzenia. Dogadałam się z miejskim królikiem, że zbada dla mnie pewien teren. Spotkam się z nim pod waszą kopalnią i tam mi odpowie, czy warto go dokładnie sprawdzić. Mhm. Mam cię odprowadzić do kopalni? Nie, droga tam jest raczej bezpieczna. Bardziej przydasz się na miejscu i tam dopowiem ci resztę. Zabiorę tylko swoje rzeczy i wyruszam. Okej, okay, no dobrze, to niech będzie. Ja się w tym czasie może prześpię u was w łóżku. Bo dlaczego by nie? To możemy zgasić. Chwila. U ciebie mogę się nauczyć alchemii. I jak my tam dalej stoimy z tym dziennikiem? Współpraca z Ramhą, przyczółek potrzebny od zaraz. Folwark chłopięcy. Ta nieuczciwa konkurencja, no to wiadomo, poprowadzi nas do trzeciego rozdziału. Byłoby to z jednej strony logiczne, a z drugiej strony nam się w sumie nie spieszy do tego trzeciego rozdziału. Na spokojnie możemy jeszcze pobyć w drugim. I co, moi drodzy, wydaje mi się, że chyba zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Nie wiem, ile ten materiał trwa, ale wydaje mi się, że jest wystarczający. W kolejnym prawdopodobnie pójdziemy poza miasto. Zajmiemy się albo współpracą z Ramhą, albo przyczółkiem. Wydaje mi się, że przyczółkiem, bo już tamte tereny mamy obadane. Także cóż, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie, jeżeli wam się podobało. Zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!